Rodzinny dramat w Wągrowcu. Mężczyzna zabił swojego szwagra i uciekł z miejsca zbrodni. W chwili zabójstwa miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. W Wągrowcu ruszyła obława policyjna, jedna z największych w ostatnich miesiącach w zachodniej Polsce. Stanisław Ryk. Te 4 zdjęcia dzieli niewiele, bo kilka sekund. Mówią za to wszystko o postawie poszukiwanego i o skali jego poszukiwań. Sprzeczka była. Nie wiecie, bo nerwowo i dostał nożem mnie. Z ostrym narzędziem. Prosto w serce ponoć. Dramat zaczyna się o 15:00. To wtedy na numer alarmowy przychodzi informacja, że doszło tu do tragedii. Podczas rozmowy doszło do kłótni, po której ten 43-latek ugodził nożem swojego 37-letniego szwagra. To dzieje się na oczach dziecka i jego matki. Zostali już objęci opieką psychologa. Właśnie zabił brat mojego męża. Uciekł z miejsca zdarzenia. Znaliśmy jego dane personalne. Został ogłoszony alarm dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. To oznacza, że każdy policjant, który może, powinien stawić się na komendzie. Do poszukiwań dołączają też policjanci z Poznania. W sumie w obławie bierze udział 90 osób. Szwagier zarażał szwagra. Policja publikuje wizerunek Tomasza M. Przeszukiwane są kamienice, okolice jeziora i rzeki, ale poszukiwany wpada tu, pod domem rodziców zamordowanego szwagra. Według naszych informacji chciał przeprosić za to, co zrobił i to może tłumaczyć jego postawę na tych zdjęciach. Miejsce zatrzymania dzieli kilka metrów od budynku prokuratury. Usłyszał w prokuraturze w Wągrowcu zarzut zabójstwa. Podczas kłótni o rozliczenia finansowe i niedokładanie się do kosztów utrzymania, sprawca, czyli podejrzany, wyszedł do kuchni, zabrał stamtąd z szuflady nóż kuchenny i zadał cios, który niestety okazał się śmiertelny. Cios był zadany w centrum klatki piersiowej. Spokojna dusza. No to jak usłyszał krzyk czy coś, to odchodził na bok. Sąsiedzi udzielają nam zaskakujących informacji. Tak naprawdę to on powinien nie siedzieć, tylko nagrodę dostać za to, że uratował tę dziewczynę, bo nie wiadomo, co on tej dziewczynie zrobił. Mężczyzna był już 8-krotnie notowany za kradzieże z kościelnej skarbony. Grozi mu dożywocie. Stanisław Wryk, Wydarzenia, Wągrowiec.